Cię tak bardzo fascynuje motoryzacja? To jest, no, ludzie jak domowili konia, no to się pasjonowali końmi. Zresztą dużo ludzi się końmi pasjonuje do dzisiaj. No a w tej chwili motoryzacja jest synonimem konia. No to jest konie przecież mechaniczne, nawet sama rada na to wskazuje. To jest, porywa to wiele milionów ludzi. Co można zrobić ciekawego z samochodem? No jak widać, wszystko ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i czasami fundusze. A pan co zrobił? No, Astra 1, silnik 2,5 litra, turbina z ciężarówki, napęd na 4 koła, nowy lakier, wnętrze jak widać, skóry, DVD, klimatyzacja, wszystko co można sobie wymyślić. Czym dla pana jest motoryzacja? Znaczy, wie pan, motorsport to by było bardziej poprawne słowo do tego, co tu się dzieje. Myślę, że wielką emocją, jak widać. Nie można przejść obok tych samochodów, które tutaj generują jak nie setki, to tysiące koni, jakby te wszystkie do kupy zebrał. Myślę, że jest to duża frajda nie tylko dla kibiców, ale dla nas tych, którzy to widowisko w jakiś sposób kreujemy. Że myślę, że naprawdę jest co oglądać. Zawsze jak są konie mechaniczne, jest bardzo dużo emocji.